Klaudia Szustak, witam Państwa. Zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. Przed nami przeważnie pogodna noc z większym zachmurzeniem na południowych i zachodnich krańcach Polski. W ciągu nocy przejaśni się w Białymstoku, Olsztynie i Gdańsku. Tutaj prognozujemy bezchmurne i pogodne niebo. W tych regionach zanotujemy też najniższe temperatury od 0 do 1 stopnia. Przy gruncie temperatury spadną poniżej zera. W pozostałych regionach 6 stopni w centrum i maksymalnie 9-10 stopni na południu. Wiatr umiarkowany powieje w kierunku północnego wschodu, ciśnienie wyższe. Przejdźmy do prognozy pogody dla Europy. Środa w Europie z przewagą opadów przede wszystkim w Skandynawii, a także w Zagrzebiu, Wiedniu aż po Berno. Więcej słońca i znacznie wyższe temperatury czekają mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego od 27 do 31 stopni. W pozostałej części kontynentu 23 stopnie zanotujemy w Rzymie, 14 w Bernie, od 4 do 11 stopni w Skandynawii. Sprawdźmy prognozę dla naszego kraju. Środa w Polsce z przewagą umiarkowanego i małego zachmurzenia, z większą dawką słońca w Białymstoku, Olsztynie oraz w Koszalinie. W żadnym z regionów nie prognozujemy opadów, a termometry wskażą od 11 stopni w Gdańsku, 16 stopni w Poznaniu i 18 stopni na południowych krańcach. Wiatr może być porywisty na południu, w pozostałych regionach umiarkowanym. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Czwartek również z przewagą opadów deszczu, pochmurno w centrum i na Pomorzu. Zakres temperatur wyniesie od 12 do 18 stopni. Padać nie powinno jedynie na Podkarpaciu. W piątek popada na południowych i zachodnich krańcach, a zakres temperatur wyniesie od 14 do 17 stopni. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane. Za to sobota przyniesie więcej słońca i więcej pogodnego nieba w Polsce i takie warunki pojawią się na Podkarpaciu przez centrum aż po Pomorze. Przelotnie popada jedynie na Śląsku. Termometry wskażą to 17 i 18 stopni na zachodzie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.